Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 15 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem powiedział: pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł z tobą. On mu odpowiedział: idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwrócił ten gest, kiedy to Eliasz zarzuca na plecy Elizeusza płaszcz. Eliasz, czyniąc ten gest, wie, że zbliża się do jego koniec. Koniec jego misji tutaj na ziemi. Dobrze jest w kontekście tego słowa zastanowić się, czy ja już myślę o swoim końcu. Czy przeżywam upływające życie, zmieniające się kondycje ciała. Jak przeżywam to, że muszę tą swoją odpowiedzialność przekazać komuś innemu, komuś młodszemu? Czy raczej cały czas robię wszystko, żeby zaprzeczyć temu nieuniknionemu momentowi odejścia z tego świata? Czy uciekam od tej prawdy, że kiedyś opuszczę ten świat? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.